Creepery to są zdecydowanie najbardziej wkurzające moby w Minecraft. Ta modyfikacja, którą dzisiaj znalazłem, sprawia, że creepery spadają z nieba. Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i rozpoczynamy kolejny odcinek, w którym mamy jakieś fajne modyfikacje. I w dzisiejszym odcinku mamy taką modyfikację, która sprawia, że creepery spadają z nieba. I to będzie totalny rozpis. Ja czuję, że ten świat będzie rozwalony na wszystkie możliwe rzeczy, naprawdę. Zanim jednak rozpoczniemy, to zachęcam was do tego, żebyście wbili na kanał Szybson Plus, ponieważ tam są codziennie odcinki z Among Us. Znaczy prawie codziennie, w sensie teraz jakoś tak nie robię regularnie codziennie, ale są tam odcinki po prostu w miarę regularnie. I też jakiegoś tam Minecraftcika sobie też ponagrywamy. Co tam po prostu wbijcie, zobaczcie. A dodatkowo też zapraszam was na kanał Filip Szczypka, o którym trąbię już od 3 odcinków, ale to jest bardzo ważne z tego powodu, że rozpoczynamy za niedługo tam vlogi. Tu już, prawda, przyszedł obiektyw do aparatu, który będziemy kręcić, więc ja się mega cieszę. Mega się cieszę, to będzie naprawdę super jakość. Będą mega fajne filmy. Ja już to czuję i ekipa też jest przednia, więc zachęcam, wbijcie tam, zasubskrybujcie i czekajcie, bo już w styczniu pojawi się tam pierwszy vlog. A ode mnie vlogów nie widzieliście, więc w sumie chyba warto. Dobra, jakby nie przedłużam, lecimy po prostu z odcinkiem i wchodzimy na świat. Ja już tutaj mam wgrany, prawda, ten modzik. Ja tam było bez nazwy ten świat, ale to nieważne, po prostu nie dałem nazwy. Jesteśmy na świecie. Ja może wyłączę tą mapę, co jest za kamerką, żeby mnie nie rozpraszała też. Mamy, prawda, pięknie czysty Minecraft i uwaga, musimy rozpocząć tutaj przygodę. Uo, tam jest portal, to może w tym odcinku uda nam się do Netheru pójść. Jakby było super. Dobra, ta modyfikacja, ją trzeba wystartować, jak zwykle. Uwaga, tu ma... O kurde, już? Ohohoho! Nie! Ja pierdzielę, spadają z nieba creepery nam. Dobra, dobra. Musimy sobie dać radę. Nie, jeszcze najgorzej, że mamy takie miejsce. Nie gadajcie, że my nie zdobędziemy żadnych, kurde, itemów tutaj. Nie mamy drewna, teraz to widzę, kurczę. Ja nie mogę. Dlaczego ja nie zmieniłem świata? Dlaczego nie? Dobra, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy z tym. Dobra, tutaj liczę, szczerze przyznam, na jakąś skrzynkę. Jest skrzynka, dobra. Bardzo dobrze. Dobra, creepery się póki. O, nie, 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 nie. Dobra, w wodzie są, ale to nieważne. Damy radę, damy radę, damy radę. Jest super. Tu portal brakuje niewiele. W sumie jakbyśmy mieli... Jak to się nazywa? Jakbyśmy mieli wodę, znaczy lawę, to byśmy byli w stanie to zrobić w sumie. Więc to może było w sumie obczaić, może by się nam akurat udało coś takiego ogarnąć. Mamy spodnie, jesteśmy w sumie bardzo fajnie przygotowani. Przydałoby się drewno. Ło, nie, przed twarzą, o nie, wybuch. Nie, wow, Jezu, jak się straszyłem, to była pułapka. Wow, dobra, musimy przeskoczyć tutaj, musimy dostać się do jakiegoś drewna. Czy naprawdę tu wszędzie będzie ta pustynia, ta, nie wiem, sawanna, ta hawana, unana, czy inne takie? Prawda, musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy mieli normalne drzewa. Co to jest za biom? Proszę, dajcie mi normalne drzewa, ja nie chcę tu przebywać. Tutaj nic nie ma. No nie, no musimy stąd się wydostać, tutaj nie ma sensu być w ogóle, co jest grane? Lecimy stąd, tam jest jakaś normalna trawa, proszę. Proszę, niech się okaże, żeby tutaj było jakieś drewno, jakieś jedno drzewo. To by nam wystarczyło w sumie, bo tak to byśmy sobie ogarnęli już resztę. Bo tutaj w sumie tylko drewna nie ma, to jest jedyna rzecz, której potrzebujemy. Jakby była wioska, to już w ogóle byłby sztos. Ale no niestety, dobra. Dobra, myślę, że tam skrzynkę jakąś widziałem, ale to jednak mi się przewidziało. Dobra, te creepery dalej się za mną respią. Ja pierdzielę, ich jest strasznie dużo. Dobra, nie no, to był jakiś troll tutaj, ten biom. Tutaj dalej nic nie ma. Ja już to obiegam dookoła. Dobra, tam jest drewno, dobra, jest drewno. Wykorzystamy te kopalnie tutaj, to jest jakiś plan. Dobra, tylko teraz, żeby te creepery mnie tutaj nie dojechały. Bierzemy tutaj to drewno, musimy zrobić crafting, to jest nam bardzo potrzebne. Jak tu creeper mi wpadnie, to jest po mnie. Przysięgam. Co jest? Dlaczego to się załamało? Co jest nie tak? Tu są pułapka za pułapką, po prostu jest tak zrobiona. Dobra, weźmy tutaj, wejdźmy tu, zbierzmy to. Te creepery coś przestały się respić, ale to chyba co jakiś czas po prostu one się respią, tak mi się wydaje. Bo chyba jest jakiś licznik po prostu tego. Takie mam wrażenie po prostu. Dobra, poszukajmy tutaj szybko, póki się nam nie respią te creepery. One i tak z nieba spadają, więc spokojnie mamy tutaj spokój póki co. Tutaj nic nie ma. Dlaczego mnie gonisz, jak jest dzień, co? Zostaw mnie, ała. Zostaw mnie. Ja chcę tu znaleźć skrzynkę jakąś, może byłoby jakieś żelazo, czy nie wiem, cokolwiek. Bo tutaj w tym mogą się respić jakieś takie fajne rzeczy właśnie. Drewno mamy już na pewno, ja i tak sobie dozbieram jeszcze, bo drewna nigdy za wiele, naprawdę widzowie, nigdy za wiele drewna. Uwierzcie mi, drewno to jest rzecz święta, to jest potrzebne jak śniadanie rano, obiad po południu i kolacja wieczorem, naprawdę. Dobra, tutaj, no nie, no to jest najgorszy biom, jaki mi się mógł zrespić, przysięgam. Jakby, no wszystko byłoby lepsze, pustynia byłaby lepsza, no naprawdę, no tu przynajmniej te deski mamy, ale... O nie, nie przeskoczyłem tutaj tak jak chciałem. Tu przejdźmy.
Nie ma żadnych skrzynek tutaj, no przecież ja się, przecież nie wiem, no zabiję się. Ten ma łopatę jeszcze. Dawaj, spal się i oddaj mi tą łopatę, proszę. Oddaj mi tą łopatę. Oddaj mi tą łopatę. Ja chcę łopatę, oddaj mi, o dobra. Jest, dzięki za łopatę, o nie, już taka zniszczona. Dobra, we tam się pal. Nie, najgorzej, dobra, tu wejdźmy. Wejdźmy tutaj, nie, no to jest, tutaj nic nie ma. Dobra, widzowie, musimy stąd uciekać. To nam nic nie dało, tutaj przyjście. O, tu jesteś jeszcze, proszę, jakaś skrzynka tutaj. Jedna skromna mała skrzyneczka. Proszę, tu ścieżka na prawo, ścieżka na lewo. Tu zejście na dół, nie, nic tu nie ma. Najgorzej. Dobra, jeszcze nie mam żarcia, no to jabłko to jest jedyne co mam. A nie chcę wykorzystywać złotego jabłka na taką sytuację. No nie, już nie mam sprinta. Dobra, zróbmy sobie może narzędzia jakieś. Bo tutaj widzę, że mamy lekko troszkę żelaza. To nam starczy na... na jedną sztabkę, to możemy sobie zrobić łopatę, kurczę, dobra, no... Nie, 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 szybko, 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 szybko! Uuu! Dobra, musimy uciekać, bo nie jest kolorowo, oj, nie jest. Tu naprawdę nic nie ma, przysięgam, to jest najgorszy odcinek, jaki nagrywam. Naprawdę, tu nic nie ma. Jak ja mam tutaj przeżyć, jak tutaj nic nie ma? Nic, totalnie, jeszcze tam jest jakaś ta, lodowe coś, to jest dramat totalny. Ja nie wiem, no przecież ja będę musiał przepłynąć przez tą wodę, ja nawet nie mam z czego zrobić sobie łódki, to jest przecież koniec. To jest koniec mój, ja tu nie mam szans przeżyć, to jest nie do zrobienia, widzowie. Dobra, przejdźmy tu, weźmy te patyki, zbierajmy zawsze coś. Dobra, przepłyjmy może, ja liczę na jakiegoś delfina, proszę, jakiś delfin? Jakiś prawda, delfin? Może co? Proszę, proszę. Ja nie mogę nawet płynąć już szybko. Czajcie? Ja muszę... Kurde! Co? Nie, no najgorzej! Jeszcze w wodzie zginąłem, to ja już w ogóle nie mam czego tam szukać. Ja... Nie, to jest najgorzej w świecie, naprawdę, przysięgam. Ej, dobra, przepłynąłem przez to, znaczy przebiegłem tutaj, co trzeba było, to przepłynąłem i jestem po drugiej stronie. Tu w końcu mamy jakieś, jak to się nazywa, drewno, jakieś drzewa, o nie! Dobra, wybuchnijcie, ogarnijcie mi tutaj. Dobrze, dobrze, jeszcze raz. Wow, 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 za dużo was, nie, nie. Najgorzej. Nie, znowu wróciłem w to samo miejsce. Nie, ale was dużo jest. Dlaczego wy mi to robicie? Nie. Dobra, jestem tutaj znowu, jak widzicie, tutaj są... Tam są spawnery normalnie chyba pod ziemią. Dobra, zbieramy szybko drewno, póki mamy czas. Bo zaraz się zaczną respić te creepery, a teraz jak się zaczyna respić coraz więcej, nie mam szans z nimi tak przetrwać. Tamte itemy, co mieliśmy, straciliśmy, ale tam naprawdę nie było nic cennego. Przysięgam, to był jakiś... To był szajs. Teraz musimy zebrać, prawda, porządne jakieś rzeczy, zdobyć to, co należy, żeby, kurczę, przetrwać tu normalnie. Zróbmy sobie crafting, zróbmy sobie od razu patyczki. I przydałoby się jakieś, prawda, kamienne jakieś narzędzia. Więc w sumie... O nie, dobra, dobra, nie jest źle. Zbierzmy sobie tutaj szybko. Zrobiliśmy, dokonaliśmy ery kamienia łupanego, dobra. Te creepery mnie za bardzo nie gonią, to dobrze, w sumie jakby crafting już porzucam, nie ma sensu po te craftingi, już mamy nowy. Już nie potrzebujemy tamtego craftingu, jedyne co bym teraz chciał to zrobić sobie na przykład tak. Zróbmy sobie, o, siekierę. Dzięki temu możemy zabrać to i zebrać więcej drewna, żeby mieć, prawda, na jakieś kolejne, prawda, jakieś, jak to się nazywa, craftingi, nie? I tu możemy sobie zebrać jeszcze ten. Dobra, póki co tych creeperów nie ma, póki co jest jakaś cisza lekka, więc chociaż słyszę, że one gdzieś tam upadają. Jeszcze jakieś takie cst, co jakieś... O kurczę, gdzieś blisko mnie. O kurde, tu się respią, dobra. Idą na mnie, idą na... O nie, ile ich jest! Ile ich jest! A, to jest... Dlaczego tam był spawner? Dobra, zwiewamy stąd, proszę, niech tu będzie jakaś wioska. Będzie tu jakaś wioska, coś możemy liczyć na to? Na jakieś, prawda, na to, żebyśmy mieli jakieś żarcie, czy coś tego typu? To są lisy w ogóle, ja cię sunę. Ja w ogóle nie kojarzę lisów na wersji 1.16, ale w sumie może i były. Nie wiem, nieważne, lecimy dalej. Pora się przedostać gdzieś dalej, wiecie o co chodzi, nie? Więc... Gdzie tu jest jakaś wioska? Proszę, dajcie mi jakąś wioskę, błagam. Ja potrzebuję wioskę. Nie ma żadnej wioski. Najgorzej. Ja bym chciał, żeby mieć jakieś żarcie, albo jakieś, nie wiem, jeżyny czy coś, znaczy te jagody. Najgorzej, nie mamy nic. Dobra, liczę na to, że tutaj gdzieś będzie na tym zimowym biomie jakaś zimowa wioska, bo naprawdę nie jest kolorowo, słuchajcie, nie jest Jak się respią, jasny gwin, dobra. Musimy uciekać. Raz zginęliśmy. Daję sobie ostatnie życie. Jak jeszcze raz zginę, to kończę odcinek, naprawdę. Ale ja zaraz zginę, bo ja nie mam w ogóle żarcia. No, a tam jest znowu portal. Lecimy tam.
liczę na to, że tam będą jakieś ciekawe rzeczy w tym portalu. Albo uda nam się dostać do Netheru. Jakby nam się w Netherze respiły te creepery, to byłby totalny odjazd, naprawdę. No ale dobra, przejdźmy tu. Nie, creeperki, zostawcie mnie, proszę, ja nie chcę. Nie chcę się z wami bić. Dobra, tu jest jakiś kanion, jakiś cave, dobra. Zobaczmy, zazwyczaj przy tym są skrzynki. O, jest tym razem również skrzynka. Weźmy co, o kurczę, ale mamy, jakie fajne mamy itemy. Dobra, bierzemy to, to nam się zwróciło. To, co tam straciliśmy, patrzcie, jakie mamy galoty. Super sprawa, o, tam może coś być. Lecimy w tamtą stronę. Ja nie chcę tutaj dłużej przebywać. Wow, tu miałem wrażenie, że coś się ruszyło, ale to może miałem jakieś zwidy. Więc teraz tak, zróbmy sobie szybko łódkę, bo nie chcę tracić czasu na to, żeby tam płynąć. Robimy tak, bierzemy tu, bierzemy crafting, tu. Lecimy. Lecimy na drugą stronę. Creepery za mną się respiły, ale dobra, daliśmy radę. Najgorzej teraz w dzień, to ich znaczy w nocy to będzie ich jeszcze więcej. Dobra, bierzemy to. Zróbmy sobie jakiś porządek z tym ekwipunku, bo ja tu mam taki syf. Naprawdę mam taki syf, że to się w głowie nie mieści. Dobra, lecimy dalej. Krówki są, dobra. Bierzemy je, bo ja potrzebuję żarcia jakiegokolwiek, naprawdę, bo już nie mamy sprinta. O nie, teraz ogarnę. Dobra, zostawcie mnie, proszę. Nie, ile ich jest? Tu. Dobra, mamy. Dobra, mamy to, co mamy mieć. Dobra, jemy szybko, żeby mieć sprinta, żeby móc uciec od nich. Nie! Co? Ile? Dobra, jest wioska, jesteśmy uratowani. Lecimy do wioski. Jak się ich zrespiło dużo za mną. Jasny gwint, co to było? Dobra, one co jakiś czas mają takie mocne ataki. Dobra, tam liczę na jakieś siano czy coś, żebyśmy mieli chleba. Albo coś w skrzynkach, żeby było. Tu jest skrzynka jakaś? Jest skrzynka. O, jak to? O, jest chleb, jest książka w ogóle. Co jest grane? Na co nam książka? Weźmy sobie jedno łóżko. Może nam się przydać później, żeby gdzieś się kimnąć czy coś. Lecimy stąd. Ja mamy chleb, jemy do pełna. Żeby się najeść. Albo dobra, nie do pełna. Albo dobra, do pełna, bo chcę, żeby mieć życie pełne. Chcę, żeby mi się odnowiło, żebym miał szansę na przeżycie tutaj, bo jest niekolorowo, słuchajcie. Czy jest tutaj... Fajna wioska, bardzo fajna wioska, naprawdę, podoba mi się. Tylko ja bym potrzebował na przykład więcej skrzynek z jakimiś rzeczami, jakimś siedzeniem czy coś tego typu. Tu jest jakieś wejście do domku. Zobaczmy, że coś tutaj... Nic tutaj nie ma. Dobra, uciekajmy, bo słyszę, że tutaj się creepery respią. Dobra, tu mamy siana mnóstwo. Dobra, jeśli chodzi o jedzenie, jesteśmy ustawieni. Ale zaraz możemy zginąć, bo tu się respi. Ile? O Jezu, nie! Dobra, uciekamy. Siana, tu jest mnóstwo. O, jest kowal. Szybko lecimy do kowala zabrać, co jest... O, dobra, tu jesteśmy w miarę bezpieczni. Naprawdę, przyszedłem tu po coś takiego. Totalnie nieopłacalne. Dobra, ale i się respi do mnie wokół. Mamy przewalone, słuchajcie. Ja... Co tu robi spawner? Ja muszę się stąd wydostać jakoś. Nie, ile ich tu jest? Nie, otoczyli mnie! Czekajcie, musimy się stąd wydostać. Nie, ich tu coraz więcej jest. Nie! Mam pomysł. O! Nie! Jakie tu są lagi już? Nie! Ile ich tu jest? Co? Nie polecam nikomu tej modyfikacji, naprawdę.